Terapeuta wykorzystujący siłę dźwięku, propagujący siłę świętego gongu, który, jak mówi, otwiera czakrę serca na uniwersalną miłość do ludzi. Marek Tomczak wprost z koncertu gongów opowie nam o sile wibracji i tym, jak działają one na człowieka. Marku, czym jest dla Ciebie wibracja? No to tak naprawdę wszystko jest wibracją. Kwestia tego, żeby w świadomy sposób wybierać określone wibracje. Mhm. Tak? Takie wibracje, które pomagają nam w codziennym życiu tworzyć takie głębsze porozumienie z ludźmi. Ale żeby to się wydarzyło, to po prostu niezbędnym elementem tego jest to najpierw, żeby te wibracje rozpoznać w sobie i umieć je wręcz emitować na zewnątrz, na bardzo subtelnych poziomach. I to nie... A jak rozpoznać w sobie wibracje? Bardziej odczuć chyba. No tak, to jest takie rozpoznawanie poprzez czucie, aha, tak? Schodzimy na bardzo subtelne poziomy, które są daleko poza naszym umysłem. Ten punkt zerowy, gdzie dochodzimy do takiego miejsca w świadomości, że jest taka czystka, która pozwala nam wypuścić taką wibrację w przestrzeń, która nie jest na przykład naznaczona jakimś osądem czy jakąś emocją. Taka czystość wibracyjna. To są bardzo naukowe sprawy, które w sposób naukowy zostały już udowodnione, że to działa. Mówi się w tej chwili dużo o świadomości serca, tak? Żeby opanować sposób przenoszenia świadomości z umysłu na poziom świadomości serca. I pojawia się takie zjawisko, które się nazywa koherencja serca, tak? Mnie kręci to, że ja potrafię to coraz lepiej robić. Tak? Jak to rozpoznać, ten moment, kiedy już potrafię? Zaczyna być w życiu przyjemniej, lżej, łagodniej? Na pewno tak jest, natomiast bardzo często trzeba umieć w tym momencie zrezygnować ze swoich oczekiwań i pragnień wobec życia, aha, na rzecz innych ludzi, tak? I wtedy oni to poczują, że coś się dla nich robi w sposób całkowicie bezinteresowny. Mhm. Bo czyli to wyzerować jest bardzo... swoje oczekiwania. Tak jest. Powstrzymać się od krytyki, od oceny. Dokładnie. Wczuć się w wibrację swojego świadczego ciała, serca. Przede wszystkim serca, tak? Pole elektromagnetyczne, które tworzone jest przez serce, to jest kilka tysięcy silniejsze od tego, co tworzy nasz mózg. No i ja w zasadzie się tym zajmuję, że pracuję, pomimo tego, że wykonuję wiele pracy fizycznej, bo mieszkamy na wsi, gdzie trzeba pracować fizycznie, żeby zrobić elementarne czynności, żeby funkcjonować, tak? Ale ta przestrzeń, ta natura, ta wieś, ta cisza, ona też pomaga bardzo mocno wsłuchać się w ten punkt zerowy. Niektórzy nazywają to nawet piątą komorą serca, która jest kryształowa. Gdzieś mi się ta definicja pojawiła w internecie, nie wiedziałem o tym nic, ale później jak się temu zacząłem przyglądać, to stwierdziłem, że ja to robię. Tak? Wiedza przyszła później za doświadczeniem. Gong w tym pomaga? No, bardzo mocno. Tak, jestem w ogóle psychologiem, terapeutą z zawodu. Aha. Natomiast psychologia sama w sobie jako nauka jest bardzo zamkniętą nauką. I te techniki terapeutyczne, które stosowałem przez ileś lat pracując w gabinecie, doprowadziły mnie do takiego punktu, że ja osiągnąłem pewien poziom kompetencji, ale nie było rozwoju już, tak? Było wygodnie, bo byli kolejka pacjentów pod gabinetem, ale nie było tej głębi, tak? Głębi. Tak. Mhm. Jakiś schemat się powtarzało, satysfakcja zniknęła całkowicie i no po prostu siłą rzeczy wiedziałem, że coś się musi pojawić takiego w moim życiu, co mnie przesunie zupełnie w inne miejsce życiowo. Byłem wtedy po 40, czyli kryzys wieku średniego, tak się kłania. Miałem nadciśnienie tętnicze, które z psychosomatyki jest to tłumiony gniew. Ja doskonale wiedziałem, do kogo to jest ten gniew tłumiony, wyrażany. Natomiast nie potrafiłem sobie na poziomie logicznego umysłu z tym tematem poradzić. I wtedy przyszły do mnie gongi. Tak? Ja wiedziałem, że chcę sięgnąć po coś absolutnie nowego, czego w ogóle nie znam, bo dla mnie to była taka rzecz, której ja kompletnie nie znałem wtedy. Tak? Wiedziałem, że coś takiego jest, że są jakieś wibracje, natomiast też miałem dużą wiedzę na temat energii, czakr, ale to była wiedza na poziomie intelektu, nie miała nic związana, nie była nic połączona z czuciem tego wszystkiego. Więc na początek kupiłem sobie mały gong, parę misek i zacząłem brzdąkać w domu.
ogóle sposób zakupu był ciekawy, dlatego że znalazłem ogłoszenie w internecie, mieszkałem wtedy w Koszalinie i przez telefon, że ja chcę to kupić od tego chłopaka. I pojechałem do niego do Chojnic, on przyjechał pod McDonalda i otworzył bagażnik samochodu i pokazał mi to. I tak jak worek kartofli było wszystko wrzucone. Głowa mówi, gość chce tylko pieniądze od ciebie. A serce mówi, idź za tym, nie? I ja mówię, to chociaż powiem, pokaż mi trochę, co to jest. I on w McDonaldzie przy kawie mi pokazał te miski. To było tak wielkie pragnienie na poziomie serca, żeby tego spróbować i zgłębić, że kupiłem od niego te miski. Poczułeś od razu tę wibrację? Wiesz, może nie do końca także od razu, dlatego że jak przywiozłem te miski do domu i zacząłem na nich grać, wtedy było to wielkie brzdąkanie i zadawałem sobie pytanie, co ten dźwięk z tobą robi? 3 miesiące frustracji. No i do tego wszystkiego brak akceptacji osoby, z którą się żyje, nie? Bo ona w ogóle odrzuciła ten temat. Do tego stopnia, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia schowała te miski do Pawlacza pod pretekstem porządku świątecznych. Dała mi wyraźny sygnał, że nie akceptuje w ogóle tego. Więc ja podjąłem decyzję, że pojadę na jakieś warsztaty. Weekendowe warsztaty, przyjechałem do Warszawy. Chłopak, który grał na tych gongach, po prostu coś tam powiedział i powiedział jedną rzecz, która mi bardzo mocno utkwiła w głowie, że zanim rozpoczniesz tego typu działanie, warto jest nadać sobie intencję wyrażoną w czasie teraźniejszym, dokonanym dla siebie, co czasami jest trudne. Jaką miałeś intencję? Już wtedy miałem nadciśnienie tętnicze i brałem tabletki. Moją intencją było, mam ciśnienie 120 na 70. Bardzo precyzyjnie, bo intencja musi być precyzyjna, bo pojęcie zdrowia jest szeroką paletą. Nie? I ciśnienie, i tętno 55. Taką miałem intencję. I w czasie tej sesji gongowej, oczywiście zasnąłem, bo był stan głębokiego relaksu, natomiast na planie duchowym, jak się obudziłem, a gongi jeszcze grały, przyszedł do mnie mój nieżyjący tata. Fizyczna obecność ojca. Tak mocno go odczułem. Bardzo mocno. Oczy były zamknięte, ja go czułem, tak jakby on był przy mnie. Poczułeś jego wibrację. Tak, duchowe takie pojednanie z nim, bo to nienawiść żywiłem do niego tak naprawdę, bo on w naszym dzieciństwie nam wiele krzywd zadał. Nie było wybaczenia w tym wszystkim. I ja po tej sesji po prostu stałem. Ja powiedziałem, że ja będę to robił. Zostawiłem psychologię, zamknąłem gabinet i od tamtego czasu to robię. Na początek oczywiście są jakieś oczekiwania z samego ego, że to już jak masz gąki, masz miski, to jesteś mistrzem i będziesz zaraz tym wszystkim pomagał, nie? Takie pragnienie. No, że życie szybko utemperowało, że to jednak nie o to chodzi i zacznij porządki od siebie. I tak krok po kroku do dnia dzisiaj. Jak pracować z gongiem na początku? Wiesz, to jest rzecz absolutnie intuicyjna. Wszystkie zablokowane emocje, stłumione, wyparte, wywali się na gong. Czyli trzeba się przygotować na małe tornado na początku, tak? Może być małe tornado, mogą być różne sensacje. Oczyszczania, tak. Będzie chwilę trwał. Nawet czasami bardzo długo trwa u niektórych ludzi, ale to chyba jest jedyna ścieżka, bo najpierw trzeba się oczyścić, tak? Są sygnały z ciała, jest bardzo silne oczyszczanie u wielu ludzi na wszystkich poziomach. Im się wydawało, że są zdrowi, że wszystko funkcjonuje, a tu po prostu leci ze wszystkich stron na maksa. I ciało, i emocje. Tak, i umysł. Jest po prostu totalna huśtawka. I zdarzają się osoby, które myślą, że to już jest wszystko fajnie, natomiast siadają do gongu i on im pokazuje całą prawdę o nich samych, bo to jest taki nauczyciel, który jest neutralny, nie? On tylko jest lustrem tak naprawdę. On jest w punkcie zero. Tak, on jest zawsze w punkcie zero. I zawsze wtedy możemy porównać, tak, jak daleko jesteśmy od tego punktu zero. Dokładnie, on uczy takiej uważności, że nawet jak wisi w domu duży gong i się kaszlnie albo coś się głośniej opowie, to te wibracje w tym gongu się odbijają i jest tego 2 razy więcej. Wow. I w tym momencie... Co wysyłasz, tak, to otrzymujesz. Co wyślesz, natychmiast. To natychmiast się dzieje, prawda? Reakcja jest natychmiastowa. I to uczy takiej dyscypliny w świadomości, że nawet warto... trzeba się nauczyć dyscypliny, o czym się myśli, bo te myśli też to jest też częstotliwość, pewna myśl.
I jak wysyłasz jakieś myśli jeszcze, które są zabarwione emocją, to one pójdą w ten kąt i to wszystko do ciebie wróci. Czasami jest to po prostu rodzaj, taki chichot twojej przeszłości. Echo twojej przeszłości. Tak, wszystko po prostu jest przekomiczne czasami i bolesne. Więcej o gongach w One Energy. Tak. Będziemy na pewno więcej pisać czy o tym mówić. Temat jest fascynujący. Marku, bardzo ci dziękuję. Ja również. I na pewno spotkamy się też na koncercie. Zapraszam. Na pewno będzie to cudowne przeżycie. Dziękuję. Więcej na portalu One Energy. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i dołącz do społeczności na Facebooku. Za pomoc w realizacji dziękujemy organizatorom festiwalu Wibracje.